Jesteśmy drugi raz przy jaskini Raj. Dzisiaj już mamy rezerwację i na pewno nam się uda wejść, ale jeszcze pospaceruję z Farusiem trochę, żeby wytrzymał później 2 godziny albo 2,5 w samochodzie sam. A my pójdziemy zwiedzać. Na razie stoimy tutaj na parkingu jaskini Raj przy centrum Neandertalczyka. Ale centrum Neandertalczyka nie będziemy zwiedzać. Idziemy pospacerować, a później do jaskini. Dzisiaj do jaskini Raj idziemy inną trochę drogą. Nie tam, gdzie wszyscy idą. Ale trochę inną. I wchodzimy do jaskini Raj. Mam nadzieję, że dzisiaj wejdziemy. A nie odebrać bilety? Jeszcze zanim wyjdziemy do jaskini, to nagramy przekroje. Jaskinia mieści się w tym wzgórzu. Wracamy do Lublina. Ciekawe, jak tam Faruś sobie poradził sam. Faruś, siedzisz tam. Siedzisz. Już otwieramy. Jak tam? Jak tam u ciebie, Faro? Chodź. Chodź, wyjdziesz na trochę. Chodź, cię wypuszczę. No chodź, ty moja mała mycho. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Jolu, nie założysz mu? Ale co chcesz mu założyć? Tą. No on się chce witać z tobą. No chodź, tu skarbie. Już pani ci zakłada. I troszkę przebieżka mała. Tak, sobie weźmiesz i trochę. No dzięki, daj. No. Przeżyłeś, Faruś. No przeżyłeś, grzeczny byłeś. Nagródkę dostaniesz. Pani ci da nagródkę, bo ty taki grzeczny byłeś, no. Idź do psiku i co my tu mamy? Czarownicy ci nie dam, ale ci dam nagródki. A nawet dwie. Pan mówi, że dwie. To dwie damy. No pewnie. Jedną. Ile? Ponad godzinę siedział sam, nie? No, ale co? Tak, grzeczny byłeś. A teraz chodź. Chodź się wysikać. Chodź. Chodź, tu masz trawkę.